Baedeker, Porta Fidei. Kiedy wchodzimy do sklepów, od razu rzuca nam się w oczy obrazek nowego modelu maszynki do golenia, jakiegoś nowego kosmetyku. Zewsząd jesteśmy bombardowani takim właśnie obwieszczeniem, że pojawiło się coś nowego. W istocie to nie jest żadna nowość, to jest tylko leciutka modyfikacja tego, co było. Baedeker, Porta Fidei. Entuzjazm chrześcijański bierze się stąd, że my odkrywamy radykalną nowość. Wokół nas jest bardzo wiele starości, bardzo wiele rzeczy, które się psują. Popsuło się sporo różnych pomysłów na życie, na to, jak być człowiekiem. Popsuło się bardzo wiele, okazało się trucizną, wiele pomysłów na relacje między ludźmi, na zmianę społeczeństwa i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo starości i zepsucia w nas. Pamiętam, jak mój wujek kiedyś przywiózł nam stare, już zaczynające się gnić mięso na kotleta schabowego. Oczywiście zakopaliśmy to, bo nie dało się z tym nic zrobić. I teraz właśnie wokół nas jest sporo różnych rzeczy zepsutych i zatrutych. I teraz pośrodku tego wszystkiego odkrywamy, że jest coś naprawdę nowego. Że jest pełne nowości Słowo Boga, które mówi coś, czego jeszcze nikt inny nie powiedział. Że jest nowy, świeży powiew Bożej mocy, która sprawia, że to, o czym się dowiadujemy, jak możemy żyć i być szczęśliwi, że to się okazuje wykonalne dzięki Bożej mocy. Odkrywamy jakiś całkowicie nowy pomysł na to, jak być człowiekiem. Odkrywa się przed nami nowa perspektywa, jak możemy zaangażować swoje siły, na ile nas stać, ile możemy zrobić. To wszystko jest dobra nowina, która budzi entuzjazm, że tyle rzeczy jest możliwych dzięki Bogu. Taka głęboka przemiana, która sprawia, że ja naprawdę staję się nowym człowiekiem. Że w nowy sposób mogę kochać, w nowy sposób mogę żyć w tym świecie, mogę go smakować, mogę poznawać, jaki on jest. I we wciąż świeży, przemieniony sposób mogę poznawać, jaka jest miłość Boga. Baedeker, Porta Fidei.